Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Z tej strony Wróżka Fortuna i zapraszam Was do wysłuchania horoskopu tygodniowego od 8 do 15 października 2018 roku. Wszystkie znaki ognia, czyli barana, lwa i strzelca. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. W poniedziałek, jaką mamy tutaj energię? Czwórka kielichów, energia wycofania się właśnie tutaj z życia, marazmu, wyczerpanie nas tutaj dopadnie, możemy czuć poczucie pustki właśnie, po może intensywnych, trudnych przeżyciach z przeszłości, czas wyciszenia tutaj, kontemplacji, może dopaść nas nuda w związku, może nas nie satysfakcjonować nasza praca bez możliwości dalszego rozwoju, możemy mieć tutaj przesyt. Z codziennych, przyziemnych spraw również może oznaczać kaca. Tutaj właśnie jest taka energia. No niestety, kochani, we wtorek rycerz mieczy. Bardzo, no nie tak bardzo, między 30 a 45 rokiem życia mężczyzna, który właśnie jest bardzo elokwentny, inteligentny, błyskotliwy, łatwo nawiązuje znajomości, ale tutaj właśnie może czekają nas nagłe zmiany, nagłe podróże jakieś, coś zaskakującego. Mogą to być pozytywne wiadomości, ale także może jakaś szansa zostanie wykorzystana przez Was, kochani. Ale mogą być plotki, ale też w związkach niesnaski w ten wtorek. Czwórka buław, karta dobrobytu, spełnienia radości, czasem świętowanie awansu czy kontraktu długoterminowego. W związkach bardzo dobrze, planowanie budowy domu, kupna mieszkania, ale także może to być planowanie remontu bądź zaczęcie remontu. Przy czwartku mamy kartę sprawiedliwości, kochani. Jak to sprawiedliwość, to właśnie należy działać tego dnia z jasnością umysłu. Może czekają niektórych z Was sprawy sądowe czy sprawy urzędowe, coś do załatwienia. Może niektórzy kredyt tutaj będą planowali właśnie wziąć w tym tygodniu, środa, czwartek. Na pewno będą pozytywne informacje na ten temat. Co planujecie, to sobie tutaj spełnicie w tym tygodniu. Macie czwórkę buław, na pewno się powiedzie. I oczywiście w piątek karta Rydwana, energia podróży, to jest podróż niezbyt daleka, po kraju raczej, ja bym tutaj powiedziała, może być właśnie w sprawach zawodowych, niekoniecznie, może z partnerem, ale tutaj przy sprawiedliwości to może coś będziecie załatwiać, kochani, właśnie w urzędach, może taka podróż w piątek niektórych tutaj czeka. Także pozytywny zwrot w życiu, już jesteśmy na dobrych torach i wiemy, co mamy robić dalej z naszym życiem. To jest bardzo pozytywna energia. No tutaj przy pozytywnych kartach również. Czasem może nas ktoś tutaj odwiedzić, albo my się właśnie wybierzemy w podróż. W sobotę giermek buław, energia młoda, zwiastun dobrych informacji, nowe pomysły tutaj dla nas. Możliwe, że właśnie jakiś awans, może dostaniemy jakąś dobrą wiadomość w sprawach zawodowych od osoby młodej, która nie mieszka zbyt blisko nas. Może to być drogą właśnie wiadomość, drogą telefoniczną czy SMS-ową, drogą internetową również w sobotę. W niedzielę także karta młoda, energia giermek,
mieczy, która mówi nam, że o konflikcie. Może to być jakiś konflikt, może jakieś drobne plotki dowiemy się tutaj na nasz temat, ale także tu może być w niedzielę problem, właśnie konflikt z naszym dzieckiem, z naszą pociechą, może nam przysporzyć tutaj w niedzielę problemów. Energie bardzo ładne w tym tygodniu. Tydzień przebiegnie pomyślnie. Co radzą nam tutaj karty pieniądze i prawo przyciągania? Opowiem swą historię tak, jak ja tego chcę. Czyli ja pozwolę sobie przeczytać. Jeśli pozwolisz, aby Twoim głównym celem stało się poprawianie i ulepszanie historii, jaką opowiadasz swoim życiem każdego dnia, możemy Ci wręcz obiecać, że Twoje życie stanie się coraz lepszą opowieścią. Nastąpi to dzięki prawu przyciągania, którego sednem jest, co zostało raz określone, to musi się wydarzyć. Pamiętajcie, tylko opowiadajcie swą historię pozytywnie, optymistycznie, tak jak wy tego chcecie. Przyciągajcie samo dobro. Miejcie same pozytywne, optymistyczne myśli. To jest takie przesłanie dla Was i ja Was o to bardzo gorąco proszę. Nie bądźcie pesymistami, nie bądźcie negatywnymi osobami. Bądźcie zawsze optymistami. Co Wam podpowiada Archanioł Rafael? Sen. Podziękujcie, drogi Archaniele Rafaelu. Dziękuję za pomoc w odprężeniu się i w leczeniu moich problemów ze snem. Wiem, że wskazujesz mi drogę, uzdrawiasz i chronisz mnie w czasie snu. Sen jest lekarstwem dla Was. Pomoże Wam w uzdrowieniu tutaj w tym tygodniu. Drogie barany, lwy i strzelce. Gorąco Was pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia, dużo optymizmu, radości i uśmiechu. Pa, pa, do następnego horoskopu.